Witam Was bardzo serdecznie. Dziś wybrałem się na pstrągi. Próbuję złowić tego olbrzyma. Dwa razy mnie wykiwał. Do trzech razy sztuka. Czy ten trzeci raz będzie dzisiaj? Nie wiem. Pełnia, wiatr ze wschodu, spadające ciśnienie. Czy to wszystko przełoży się na brania pstrąga? Czy odwrotnie? Czy nie będzie ten pstrąg brał? Nie mam zielonego pojęcia. Przyjechałem tu, żeby to sprawdzić i wyciągnąć jakieś wnioski. A jeżeli się uda coś złowić, oglądajcie film. Potencjalnie dobre miejsce. Fajny dołek. Kurczę. Ostatnio jak tu byłem, to była woda podniesiona. I zdecydowanie brudniejsza. Pustynia. Może być dzisiaj bez brania. Może być pierwszy raz mój na pstrągach, że wrócę bez brania. Chociaż jestem dopiero 30 minut. Ale dobrze to nie wygląda. No, kofi i milk nie chcą. Założę czarną. Czarna w rozmiarze 75 mm. Może to coś pomoże. Zobaczymy. Woda jest czysta, więc chociaż ta coffee milk też ładny kolor ma, bo nie bije tak po oczach pewnie. No, trzeba pokombinować. Widać dzisiaj brania bardzo słabe. W ogóle ich nie ma na razie. Ale ładnie błysnął. Ale był. No ładnie błysnął. Pierwszy kontakt z rybą. Fajnie wyszedł do przynęty. Jest. Ale malutek. Szkoda, nie zdążyłem. No ale to nic. Pierwszy błysnął. Ja nie wierzę, że tu nie ma pstrąga, nie? Po prostu nie wierzę. W tym miejscu one tu zawsze stały. No, założyło się coś. Tak, nie pracuje tak jak powinno. W tym miejscu zawsze stały pstrągi. Jest. Duży. Duża ryba.
o 45. Zaraz go zmierzę szybko. Kolejny. Wracaj do siebie, piękna ryba. Także udało złowić piękną rybę, 43 cm. W super kondycji, wróciła do siebie. Dół głęboki, czarna libra, 75 mm. Jeden spad, jeden złowiony. Przy takim dniu mega jestem zadowolony z tego, że udało się dzisiaj go złowić. A jeszcze kawałek drogi przede mną. Ja muszę rzucić miejsce, jest super. Ale coraz więcej jest liści, coraz trudniej rzucić. Udało. A nic nie stoi. Może tu. Na kłódzkach go poczułem, ale tu mam bardzo mało miejsca, zobaczcie sami. No już. Fajna ryba, tu nie miałem zupełnie miejsca. Fajny. Taki już, po 30. Szybko akcja, aż beknął sobie. O, dobra. Wracaj mały. Super rybka, ale go potrzebę tu. Ładnie mi się udało podejść tamtego pstrąga. Dosłownie było do rzutu bardzo mało miejsc, ale ładnie wyszedł znowu. Ładna ryba. Spad. Szkoda, kurczę. A mówię, rzucę tu tak z czystej ciekawości, bo na tym odcinku jeszcze nie byłem rzeki. I uderzył. Nie był to jakiś wielkolud, ale... ale był. No już nie poprawi. Huknął. Ale huknął. Wlazł pod drzewo. Uda się go? Pierdziel, kurczę, co się dzieje? Tu, ale przygody dzisiaj. Jest. Z takich miejsc po prostu, słuchajcie, naprawdę ciężko w ogóle tu rzucić, nie? Ładny pstrąg taki. Zobaczcie sami. Piękny pstrąg. Ponad 30 cm. Super, wracaj, buźka i do wody. Tu go wypuszczę, o. Powiem wam, wszedłem sobie tu po takich drzewach. Dosłownie metr takiego dołeczka rzuciłem, jak przyładował. No fajnie, coś się dzieje, nie? Może jeszcze coś się uda dołowić. Piekielnie ciężko jest to rzucić, a ryba stoi. Dobra, na kucakach. Może na kucakach się uda. O, wrzuciłem. O, już koniec.
Jak dobry rzut, to kurczę mi nie chce wyjść, a wyszedł pierwszy raz do przynęty. Już teraz nie wyjdzie. O, łobuzy. Tu jakie miejsce. Rzeką bardzo ciężko tu rzucić. Ewentualnie tak. Nie ma... O, był. Ale drobny. Drobny był. Drobna rybka była. Drzewka. O, drzewka wziął. Tu go muszę przeciągnąć. O. Pod drzewkiem uderzył. Piękny. Dobry. Pod drzewkiem ładnie stał. Wracaj. Super. Jest. Ładnie. Jak tu się nie zakochać w tym łowieniu tych pstrągów. Jako takie piękne ryby. Ale. Pięknie poszedł. Co on wyprawia? Spadł. Co on wyprawia? Piękna. Piękna ryba zebrała przed chwilą. A, kurczaki. Ajeju. Naprawdę ładny pstrąg. Tak, ładnie wy... O, widzieliście? O, skubnął. Ale wielka ryba. Ale nie chcę wziąć. Znaczy... Może się go nie uda złowić. Ale ładna ryba była. Ładna ryba. Fajny pstrąg. Po cztery dychy. Już koniec. Nie weź. Aj, nie miałem szczęścia też teraz na... Że ja już... Zakończyłem wędkowanie. Kilka pstrągów udało się złapać mimo tych wszystkich przeciwności pogodowych i atmosferycznych. Udało się jednak złowić największy dzisiaj, w dniu dzisiejszym, 45 cm, 43 przepraszam, że ta 45 w głowie mam, bo próbuję złamać tą barierę 45. No ale do rzeczy, 43, kilka mniejszych, ale nie tak małych jak na poprzedniej rzeczce. Ładne, naprawdę fajne pstrągi. Po ponad 30 cm. Przeszedłem naprawdę kawał drogi. Poznałem nowy odcinek. Tu jest ciut mniej miejsc. Natomiast jak już jest jakiś fajny dołek, to jest z nim ryba. Pocieszające jest to, że jest bardzo dużo drobnego pstrąga. Jeśli nie będą te pstrągi beretowane, to będzie można tu przyjeżdżać i fajnie sobie połowić. Natomiast wiadomo, jeśli będą zabierane na mięcho, to niestety sila i tych ryb nie będzie. Jeśli odcinek się podobał, łapka w górę, subskrypcja. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Także ja już przy aucie. Podsumowując, dzień jak najbardziej udany. Sucho w butach, bo nowe woderki sobie zakupiłem, bardzo fajne, z Decathlonu, lekkie, wygodne. No i co? Do następnego, trzymajcie się.